Witam wszystkich tutaj, Jaspa, i zapraszam was na moją specjalną serię o nazwie Tydzień Dragon Balla, w której to będziemy grać przez 5 dni, od 26 do 30 marca. Jeszcze sprawdzę, tak, od 26 do 30 marca, najróżniejsze gry z Dragon Balla. Aby uczcić to, że 30 właśnie marca powstaje nowy film o nazwie Dragon Ball Z Battle of Gods. I to jest naprawdę wielkie wydarzenie, ponieważ od dawna nie było nowego filmu. Pamiętam, w 2011 był epizod of Bardock i w 2008 Yo! Son Goku and Friends Returns, ale to nie były filmy kinowe, tylko takie specjale, albo OVA. Ostatni film kinowy był dopiero w 1995. Film 13, Wrath of the Dragon, jak walczyli z Hildegarnem. No i teraz w końcu nowy film kinowy wychodzi. Będzie to film kinowy numer 14. Dragon Ball Z Battle of Gods, nad którym zajmuje się sam Akira Toriyama. To będzie naprawdę wielkie wydarzenie, znacznie odmieni historię Dragon Balla. A my sobie zaczniemy tutaj grać. Podam najróżniejsze informacje na temat tego filmu, żebyście mogli się z nim zapoznać, ci, którzy jeszcze nie zdążyli, ponieważ fani Dragon Balla na pewno o tym wiedzą. Fani z całego świata czekają na ten film, to będzie niesamowite wydarzenie. Znowu najsilniejsi przeciwnicy będą, najsilniejszy wróg w całej serii Dragon Ball Z. Okej, a my przechodzimy do pierwszej gry i pierwszego dnia, jaką będzie Dragon Ball Z The Legacy of Goku 2. Zaczynamy. Gra została wydana 2003 roku na konsolę Game Boy. Okej, New Game. Cała akcja będzie się działa podczas Android Sagi. Ominę sobie Legacy of Goku 1, ponieważ nie podoba mi się ta gra strasznie. Zaczniemy sobie dwójki grać. Tak, dwa androidy przybyły znikąd. Zed Fighters padali jeden po drugim. Mamy przyszłość świeczy Trunksa. Trunks i Gohan są ostatnimi żywymi. Oczywiście o tej grze też będą informacje w opisie pod filmem. To nie fair, dlaczego te androidy to robią? Wszyscy ci niewinni ludzie. Muszę walczyć, Gohan. Nie możesz tak popadać w emocje, Gohan. Ja jestem twoim mistrzem, a ty moim pupilem. Nie zawiodę cię. Dobrze, zaczynamy trening. No i właśnie tutaj przejdziemy sobie do tutoriala. Tym samym zaczynając trening. Widzicie, mam na górze HUD. To czerwony pasek to życie, a ten zielony to nasza energia. Zresztą Gohan to chyba powie wszystko. Porozmawiajmy. Tak, aby użyć ataku naciśnijmy przycisk A. Ja oczywiście gram na Game Boyu, tak jak mówiłem, czyli mam przyciski A, S, Z, X, gdzie Z to A, X, B, A chyba L, A, S, R. Dobra, tym razem spróbujemy Energy Blasta walnąć. Jedna z moich pierwszych gier Dragon Balla, tak poza tematem mówiąc. Yeah. Dobra. Jako Saiyan jesteśmy najsilniejsi w formie Super Saiyana. Wtedy mamy chyba większy atak z Ki Blastów oraz większą defensywę. A teraz Gohan każe wyobrazić Trunksowi najgorsze koszmary, żeby ten się przemienił. Bo jak wiemy, przemieniamy się w Super Saiyana pod wpływem gniewu. Prawie to miałem niewiarygodne. Nie może nie wtedy Trunks się przemienić. O, co to? O, właśnie, jak widzicie, Gohan nie ma ręki. Tutaj już straci po walce z androidami. Tak było w specjalu.
Historia Trunksa z przyszłości, taki film jest. Myślę, że widzieliście na pewno. To było tuż przed tym, jak przyleciał do naszych czasów, żeby ostrzec Goku i resztę przed androidami. Jak mu dał lek wtedy. Rozwalmy sobie skałki. A, enterem właśnie. Tutaj przechodzimy sobie do menu. Znaczy nie do menu, tylko naszych statystyk. Trunks level 6 mamy. Życie, HP, EP, czyli energia. Strength, siła, power, moc. Endurance, wytrzymałość. Tutaj mamy EXP. Ile mamy obecnie doświadczenia i Nex, ile nam brakuje do kolejnego poziomu. Special Melee Attack, a to są nasze ataki. Ta technika jeszcze nie jest dostępna. Special Energy Attack też nie jest dostępna. Będziemy mieli dwie Special Energy Attack. Tutaj jak sobie wcisnę B, a nie zaraz, to R chyba, tak jest. Mamy itemki, na razie nie mamy żadnych. Jak sobie wcisnę tutaj A, Journal, to są nasze questy, też na razie nie mamy. Ciągle jesteśmy na treningu tak naprawdę. Jak dalej sobie wcisnę dwa razy S, mamy opcję. Potem przechodzimy do Journal. Dobra, myślę, że możemy iść dalej już. Zgadajmy sobie z Trunksem, też się gada przyciskiem E, tak jak walczy. Znaczy przyciskiem A, tu się pomyliłem. Ty jesteś szalony, chcesz z nim walczyć sam? Ja jestem znacznie silniejszy, mogę ci pomóc. Poza tym straciłeś już rękę w walce z androidami. Okej, wygrałeś, Trunks. No i tutaj wiemy, co się stanie. Przynajmniej ja, wy też, mam nadzieję, tak jest. Przypomina mi się walka Vegety z Goku. Vegeta zrobi to samo. Majin Vegeta oczywiście. Zostawi go na deszczu. Dobra. Dlaczego Gohan poszedłeś sam? Dobra. Flight Circle. Czyli takie kółeczka do latania. Jak na nich staniemy i naciśniemy A, przelecimy do innej arenki. Piper Town. Jak się włączało mapkę? Chyba na razie nie mamy dostępu do mapki, tak mi się wydaje. Może coś znajdziemy fajnego tutaj, jak myślicie? Raczej nie, na tutorialu idziemy. Drogą. Jest Gohan. Walczy. A się dostaje. No i niestety pada Gohan. Jedyny, który mógł uczyć Trunksa, odszedł. Byłeś moim najlepszym przyjacielem, byłeś dla mnie wszystkim. A twoja matka Bulma, co? Gohan! No i tutaj się przemienia w końcu. No i dobra. To było wszystko tutorialem. Wprowadzeniem. Dobrze, i przechodzimy do naszych czasów już. Gohan, syn Goku. Uczy się w domu, gdy Goku pokonał Freezę. Tak, jak mówiłem na początku, mam tutaj przez cały czas, przez Legacy of Goku 2 będzie Android Saga. W Legacy of Goku 1 oczywiście była Saiyan Saga i Freeza Saga, ale naprawdę to jest... Dla mnie to jest nudna gra, trochę źle zrobiona naprawdę. Dwójka jest lepsza, no i jeszcze trójkę zagram na pewno, która jest niesamowita, jest to z najlepszych gier na Game Boya. Tak. Wszyscy tęsknimy za Goku. Czy ci sobie marzę, że Gohan będzie prezydentem albo jakimś naukowcem? Ale Gohan chce trenować sztuki walki. Znaczy, ci oczywiście nie chcesz. Ona chce, żeby się uczył. Dobra. Tak, jak naciśniemy start, już pokazywałem wam. Mam nowego questa. O, Gohan, poziom pierwszy. Też żadnych ataków nie ma. Dobra, mam znaleźć książkę do matmy. Jezus. Niesamowite wyzwania. Znajdź książkę od matmy. To może być niebezpieczna wyprawa, Gohan, ale podołamy temu zadaniu. Podołamy temu, o jest. Nieważne. Dobrze. Dobrze, przedmioty też podnosimy przyciskiem A.
gdy do nich podejdziemy. Znaleźliśmy książkę od matmy. Dam, dam, dam. Idziemy dalej. Muzyczka fajna. A, chyba nie wspominałem, że to jest gra z 2003 roku. Nie pamiętam, czy wspomniałem. A jeżeli tak, to powtarzam. Okej, okay, mamy okno otwarte, czyli oczywiście wiadomo. Nie pamiętam, żebym otwierał okno. To jest szansa, żeby się wymknąć. O, jesteśmy. Może coś znajdziemy, przejdźmy się. Dobrze. Nie mamy klucza do domku dziadka kochana. Tak, dziadek kocham. Kurde, ten domek. Pierwsze odcinki to były Dragon Balla. I tu nie mówię o Z. Zupełnie pierwsza seria Dragon Ball. Pierwszy odcinek. No, ach, wspomnienia. O, save point. Dobra, zapiszmy sobie. Czemu nie? Też przyciskiem ma, oczywiście. Na razie idziemy dalej. W sumie to cały czas jest tutorial taki. Tutaj dużo nie będziemy robić. O, właśnie. Także mamy zdolność, żeby biec szybciej, gdy naciśniemy dwa razy strzałkę, w którą chcemy biec w stronę. Spróbujmy. Dwa razy w prawo. Yeah! Biegnij, Gohan! Dobra, wystarczy, bo wam jest żywo. Okej, okay, właśnie. Przez grę spotykamy takie barierki z latającym numerkiem. Ten numerek to nasz poziom, który musimy osiągnąć, aby przejść przez te barierki. A mamy pierwszy poziom, więc bez problemu. Dobrze, tutaj już mamy barykę z numerem 2, czyli nie możemy przejść. Musimy iść w prawo. Dobrze, idę dobrze. Okej. Okay. Czyżby to Goku? Jak to możliwe? Co ty tu robisz? Tak za tobą tęskniłem. Co się stało na Namek, ojcze? A i właśnie dodam, że im nowsza była gra, czyli Legacy of Goku 1, 2, 3, tym stawała się łatwiejsza. Takie moje odczucie. Zdecydowanie łatwiejsza. Pierwsza była strasznie trudna. Ta już jest troszeczkę łatwiejsza i trójka jest naprawdę łatwa. Freeza jednak! Co on tu robi? To przecież jakiś koszmar musi być. Nie! Nie, znikaj! Znikaj, potworze! No to nie jest takie proste, dawno nie grałem. Musimy wyczuć moment, kiedy uderzyć. Nie idzie mi z tym dobrze. O, krytyk nam wszedł, taki pomarańczowy numerek. Widzicie, za każdym razem nasza postać się odbija. W trójce jest to o tyle łatwe, że jak przyciśniemy jakąś postać do muru, czy gdziekolwiek, do jakiejś ściany, to ona się nie odbija, możemy cały czas nawalać wtedy. To jest o wiele łatwiejsze. Dobra, mam drugi poziom. Wzrosły nam wszystkie atrybuty, o jeden. Muszę jakoś się lepiej przyzwyczaić do tej walki, bo trochę nam słabo poszło, tak mi się wydaje przynajmniej. Jednak to był tylko straszny sen. Ale jednak, Gohan wyczuwa Freeza. Jak to możliwe? Dobrze, dzwoni telefon, idziemy odebrać. Halo? Krillin dzwoni. Czy jest to co ja? O, niestety, wygląda na to, że to on. A myślałem, że mój ojciec go zabił raz na zawsze. Dobra, musimy się spotkać z resztą, aby wymyślić plan. Prawdopodobnie nie pokonamy Freezy. Dobrze. Spotkam się z wami, a najpierw muszę iść po swojego Saiyan Armora. To jest dobry pomysł. Musimy mieć jak najwięcej przewagi, jak tylko możemy zdobyć. Idziemy. Zeszliśmy, okej. Okay. Czyli zapewne musimy iść tam, gdzie numerek 2 był.
Jep. Co za siła. Jeden uderzenie skały rozwala. Wiewiórki nawet sobie biegają. Dobra. Numer 2. Mamy skrzynię i mamy tutaj Sion Battle Armor. Jest. Zobaczcie, jak tutaj weźmiemy, też na ikonce widać, że ma tego Battle Armora. O, jeszcze HP i energia też tam wzrasta, jak mamy wyższy poziom. Dobra, lecimy się spotkać z resztą. Tak, przed tobą jest znaczek mapy świata. Oczywiście A naciskamy, podchodzimy i mamy cały świat przed nami. I wybieramy sobie miejsce, gdzie chcemy lecieć. Na razie tylko możemy lecieć tam, gdzie wskazuje nam gwiazdka. Okej. Oho, mamy pierwsze walki z potworami. Dobra, myślę, że jakoś to nadrobię, te braki w walce. O, i właśnie w skałach są często ukryte jedzenia i energia, jeśli jesteśmy ranni. Dobra, te potwory są dosyć łatwe, te karaluchy latające. Ups, powiedziałem, że są łatwe i dostałem, ale spokojnie. Dobra. Dziwne. Te roboty wyglądały, jakby były z armii czerwonej wstęgi, które pokonał mój ojciec. O, właśnie tam jest teraz niebieski pasek, nam się pokazuje. To jest właśnie nasz pasek doświadczenia. Dobra, gdzie teraz? O, kolejne potwory, tygrysy. Bandyci. Też łatwi. Przejdźmy sobie najpierw tutaj może. Spróbujmy odkryć jak najwięcej. I zdobyć jak najwięcej doświadczenia. Okej, mamy poziom trzeci, jest. Dobrze, siła nam wzrasta, wytrzymało się 2 i power 1, dobrze. Dobrze, tu dalej nie możemy już przejść. Mamy zamknięty most, to możemy iść tylko w jednym kierunku. Za każdym razem, kiedy przechodzimy przez jakąś strefę, potwory się odradzają. To sobie zostawię, bo może mnie zranić. A jednak nie. Czy tam jest jeszcze jakiś koleś? O, możemy tutaj przejść, proszę. Dobrze. Dwóch na raz. O, widzisz, tam mamy namyczanina. Na razie nie będę gadał o tych namyczaninach. Później opowiem wszystko, o co z nimi chodzi. Dobrze, tutaj tylko Goku może przejść przez tą barierę. Bo właśnie w tej grze mamy do dyspozycji 5 postaci. Będziemy mogli chodzić 5 postaciami. Tak jak w trójce. W trójce zarówno będzie można chodzić 5, w jedynce można było tylko chodzić Goku. Na razie mam tylko dostęp do Gohana. Wcześniej mieliśmy Trunksa. Oczywiście nim też będziemy grać w przyszłości. Ale jak wszyscy wiemy, w Android Sadze Gohan odegra największą rolę. Może i na początku, ale w przyszłości. Kurczę. Okej, dobrze, dobrze. Nadleczmy się. Okej. Koniec. Koniec walk, przechodzimy dalej. Prawie poziom mieliśmy, no ale dobra już. O, są wszyscy. Dobrze. Tutaj mam specjalne kapsułki. Znaleźliśmy kapsułkę, która dodaje 1 plus siły. Tak, jeżeli znajdziemy taką kapsułkę, możemy wejść do menu i ich użyć naciskając przycisk A. I te kapsułki permanentnie zwiększają naszą statystykę. Zależy, jakie to są kapsułki. Zaraz wam pokażę. Itemki. Mamy kapsułkę siły. Zwiększa siłę o 1. Ale na razie nie będę ich używał. Może się przydać później. A jakie tam było zadanie? Spotka się z Krillanem i innymi. A tutaj jak weźmiemy teraz strzałkami, to mamy zakończone zadania. Dobrze. Pogadajmy sobie tutaj. Jestem przestraszony. Nie, boję się. A ty, Gohan? Nigdy wcześniej nie czułem czegoś takiego, tak wielkiej mocy. Tutaj nie wiem. Ale mam wrażenie, że to nie wszystko chyba powiedział. Hej, Gohan. Wkrótce wkraczamy do akcji. Bulma przyszła zobaczyć Freeza. Yamcha jest na nią zły. Wiesz, co Freeza zrobi, jak cię zobaczy.
Nie. Spokojnie, bez takich. My tylko gramy tutaj. Oczywiście, że wiem. Co w tym złego? Słyszałem, że jest słodki. Co? Niewiarygodne, że zawsze kiedy otwierasz swoje usta, dowiaduję się, że jesteś idiotką. Vegeta jest taki nieprzewidywalny, nie wiadomo co mu chodzi po głowie. Robi złe rzeczy, czy nigdy mu nie przebaczę. Tak by zrobił Goku, prawda? Puar tutaj. On się boi Freezy, dlatego jest z Yamszą, okej. Okay. I Vegeta jest. A więc Kakarot sfailował, nie zabił Freezy. Wciąż jest żywy. Skąd wiesz? Może to ktoś inny? Teraz będzie kłótnia. O, Piccolo jest nawet. Dobra, wszyscy są. Dobra. Nie chcę, żebyśmy wiedzieli. Żeby wiedzieli, że czekamy na niego. Dobra, bez Goku nie wygramy. Ale idziemy. Dobra, i zaczyna się. Zaczyna się akcja. Jest Freeza z King Coldem. To jest ziemia. Mecha Freeza, oczywiście. Po zniszczeniu przez Goku został odbudowany przez King Colda i jego załogę. Every little bit. Przez niego ma to cybernetyczne ciało. Jeśli jak Goku wróci do domu na swoim planecie, zobaczy tylko wszędzie martwe ciała. Pozna gniew Freezy. Cześć. Nie chcę. Nic. Okej. Co to mam? O. Oh my. Soldiers. Żołnierze Freezy. Wszyscy to sami. Szukajcie przyjaciół tego Saiyana. Jest Trunks. Nie tak szybko. Mamy gościa. Tu jest fajna muzyka nawet. Kim jest ten koleś? Jego power lever jest niesamowity. Przy jego sile Freeza jest niczym, niewiarygodne. Nigdy czegoś takiego nie czułem. Skąd mógł się wziąć ktoś taki z taką mocą? Dobra, koniec żartów. Tak, jest, zamienia się w Super Saiyana. Najpierw powinien pokonać żołnierzy, potem się zamienić, ale to już nieważne. Więc to jest Super Saiyan. Wow, dwóch na raz wziął. To było szybkie. Na hita. Wow. Freeza, no! Super Saiyan. Niewiarygodne. Masz wielki talent. Dołącz do mnie i zajmij miejsce Freezy. No chyba cię pogięło. Nigdy w życiu. Jep. To było proste. Ja nic nie robiłem. To cały czas jest cutscenka. Dobra, przyleciał do naszych.
Dobra, lecę w miejsce, na które wyląduje Goku i lecicie za mną. Skąd on wie, gdzie nadleci mój ojciec? Po prostu lećcie za mną. Dobra, lecimy za nim. Zaraz, pogadajmy sobie może. Nie wiem, kim jest, ale na pewno nie jest Super Saiyan. Tak, Vegeta nie może wytrzymać, że jest dwóch Super Saiyanów już. Coś w nim jest dziwnego. Jestem ciekaw, czy go znam. Jestem ciekawa, czy go znam. To jest naprawdę tajemnicze. Kim jest ten gość i skąd wie, że Goku przyleci? No, cieszę się, że się pokazał i zabił Freezę. Czyli mogę wyjść do Puara jakoś? A mogę. Czy wiesz, co się dzieje? Ja na pewno nie. Lepiej zanim lećmy. Nie wiem, czy możemy mu ufać, ale musimy sprawdzić, co się dzieje. Powiedział, że leci sprawdzić. Leci się spotkać z Goku, czy to znaczy, że wszystko z nim w porządku? No raczej, Chanso. Naprawdę nie chciałbym z nim walczyć. Jest różnica między. Nie wiem tutaj, co było. Między głupotą a odwagą. Ale wygląda na to, że on jest po naszej stronie. Dobra, lecimy. Lecimy do niego. Dun, 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 dun. Vegeta jak podleciał blisko. Gadamy z nimi? Nie, już nie gadamy. Szkoda czasu. Chciałem go uderzyć przez przypadek. Przepraszam, ale skąd wiesz, gdzie będzie leciał mój ojciec? Skąd przyleci? Nie spotkałem go wcześniej, tylko do niej słyszałem. Więc skąd wiesz, że przyleci? Cóż, nie mogę tego powiedzieć. Ale czemu nie? Powiedz nam teraz, kim jesteś? Chciałbym, ale nie mogę powiedzieć. Kiedy pokonałeś Freezę, czy nie byłeś Super Saiyanem? Tak, byłem. Vegeta jaki? Już? Zdenerwowany? To kłamstwo, niemożliwe, Kakarot. Ten, którego nazywać Goku jest i ja, jesteśmy jedynymi Saiyanami, którzy zostali. Jeszcze dzieciak Kakarot jest pół Saiyanem. To jeżeli go wliczyć, jest nas trzech. Niemożliwe, że ty byś był Saiyanem. Żebyś miał saiyańską krew. Żadnej odpowiedzi? Goku zaraz tu powinien być. I to prawda, jest i on. W swoim stateczku pięknym. I w swoim stroju, Yardrat. Hej tato, witam na ziemi, Goku. Skąd wiedzieliście, że przybędę? Ten koleś nam wszystkim powiedział. Znasz go? Hmm? Ale jak to? Wiedział, gdzie kiedy przylecisz i miejsce. Ale to niemożliwe, nigdy się nie spotkaliśmy. Więc musiał lecieć za tobą jakoś. Nie wiem, jak to przetłumaczyć. Musiał śledzić twój statek. O. Gdzie jest Freeza? Wyczuwałem go, kiedy byłem na swojej drodze tutaj. Ten koleś go pokonał, zamienił się w Super Saiyana i go zniszczył. Goku, mogę z tobą zamienić słówko? Okej. Why not? Dobra, to będzie trochę długa pewna rozmowa. Przykro mi, ale nie mogę nikomu powiedzieć, kim jestem. Mógłbyś dotrzymać sekretu podczas naszej rozmowy? Oczywiście. Moje imię to Trunks. Jestem z tego czasu. Jestem z przyszłości. The future! 12 lat z przeszłości. Z przeszłości to niesamowite, tak. Vegeta miał rację. Tylko on, Gohan i ty macie saiyańską krew. A ja mam swoją od niego. Tom, tom, tom! On jest moim ojcem. Co, żartujesz chyba? Urodzę się za 2 lata od teraz. Nie żartuj. Vegeta zostanie tatusiem. Nie przyszedłem tutaj, żeby o tym porozmawiać. Za 3 lata. 12 maja, nie wiem, czy maj to maj, tak naprawdę. Nie mam pojęcia, zapomniałem. O 10. Dwie niesamowicie potężne siły przybędą na wyspę Amenbo. Mają niesamowitą moc.
są potworami. Kiedy tylko przybędą Ziemia i wszystko co z nas będzie stracone. Czy oni są kosmitami? Nie. Są androidami. Zostały stworzone tu na Ziemi. Ich stwórcą był Dr. Zero. Geniusz Czerwonej Wstęgi. Pamiętasz go? Tak, zniszczyłem Czerwoną Wstęgę. Masz na myśli, że przeżył? Dzięki tobie. Przykro mi to mówić, Goku. Wiem, że jesteś dobrą osobą, ale pozwoliłeś doktoru Zirowi uciec. Ale to, że pozwoliłeś mu uciec, było wielkim błędem. Tak naprawdę zapewne pracuję nad tymi androidami, jak teraz rozmawiamy. Ale nie wiem, gdzie jest jego laboratorium. Gdybym wiedział, złożyłbym mu wizytę. Wow, zabiłeś Freeza tak szybko. A teraz przez to, co mówisz, wygląda to, że te androidy są silniejsze od ciebie. Tak, są. Ale jest dwóch na jednego, nie mam zbytniej szansy. Ale co z innymi? Czy nic ci nie pomagają? 3 lata od teraz Earth Special Forces zostanie zniszczone. Ja jestem tym jedynym, który pozostał. Earth Special Forces, czyli Zed Fighters, także... Piccolo odejdzie, a wraz z nim smoczy kule. A więc nie ma szans na słyszenie innych. Wiesz co, Trunks? Tak naprawdę mogę przypowiedzieć się na planetę Namek. Bulma ci nie powiedziała o tym? Ale co się stało ze mną? Czy też zginę od Randilów? Nie, zostaniesz zaatakowany przez... chorobę na serce. Nie przeżyjesz tego. What? Zostałem zabity przez głupiego wirusa, ale ja chcę walczyć z androidami. Jesteś niesamowity, Goku. Cieszę się, że cię spotkałem. Proszę, masz tutaj tabletki na serce. Teraz nie ma na to lekarstwa, ale w moich czasach już jest. Weź to i wszystko będzie z tobą dobrze. Żartujesz mnie? Niesamowite. Jest fioletowe. Coś tam mówi jeszcze. Jakieś głupoty. Nie powinien tego robić, bo to zapewne zmieni historię, ale niektóre rzeczy w historii powinny się zmienić. I bardzo się cieszę, że się z tobą spotkałem. Nie, zaraz. Bardzo się cieszę. Moja mama powiedziała mi, że mogę ci ufać. Twoja mama nie zna, kim ona jest. Bulma. Bulma jest twoją matką? Cicho, bo nas usłyszą. No, wybacz. Vegeta i Bulma są twoim rodzicami. Wow. Nie pamiętam mojego ojca. Naprawdę świetnie się z nim spotkać. Nieważne co, nie wspominają o tym. Albo inaczej się nie urodzę. Dobra, to było na tyle. Dobra, Goku powiedział przyjacielom o niebezpieczeństwie z przyszłości, ale nie powiedział nic o Trunksie na szczęście. Mamy 3 lata na trening. Wow. To niewiarygodne. Powiedz, Kakarot, jak wyjaśnić to, że uciekłeś z Namek? I skąd masz to śmieszne przebranie? Opowiem wam to kiedy indziej. O, w anime powiedział. Jestem pewien, że cię na mnie czeka. Tak, tato, lećmy do domu. Okej, jesteśmy. Wiecie co, zanim wejdę do domu, zapiszę sobie i... jak na razie to było na tyle, to był dzień pierwszy, 26 marzec, tak, 26 marzec. Z tygodnia Dragon Balla i to było na tyle, ludzie. Myślę, że nie wiem, czy będę kontynuował tą grę, myślę, że zacznę inną, ale... może zrobię oddzielne zagranie z tego, jak na razie... oczywiście, jeśli chcecie, jak na razie to było na tyle. Siema!